pomału. Dokładnie w sobotnie południe na starcie w Krępnicy stanęli uczestnicy biegu po wspomnienia. Biegacze rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych na czterech różnych dystansach. O miejsce na podium walczyli już pięciolatkowie. Najmłodsi biegacze mieli do pokonania 200 metrów. Było ciężko, ale po biegu trzeba było jeszcze udźwignąć puchary i medale. Starsi pokonywali pół kilometra, półtora i 6300 metrów. W kategorii pierwszej zwyciężył Jakub Muniak przed Liwią Grzybowską, Karolem Jańcem i Anną Madej. W kategorii drugiej najlepsza okazała się Wiktoria Pietruszyn, a kolejne miejsca zajęli Maciek Kosior, Zosia Koza i Kamil Chwała. W kolejnej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajął Kacper Pękiewicz, drugi był Bartosz Sapeta, trzecia Bianka Pilitowska, czwarty Krystian Kotula. W kategorii Open, czyli 16-latków i starszych, bezkonkurencyjny okazał się Łukasz Król. Kolejne miejsca zajęli Mirosław Jaźwiec, Paweł Miniak oraz Grzegorz Kurzaj. Bieg zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kruszynie we współpracy z klubem biegacza Bolesławiec.